Siemanko, czyli witajcie detalingowe świry w kolejnym takim odcinku. Moi drodzy, dzisiaj ogłoszenia parafialne. Pokażemy Wam to, co zostało przygotowane przez ostatni, o Jezus Maria, przez ostatnie chyba lata tak naprawdę, można powiedzieć retrospekcyjnie, to co się działo, jak chodzi o markę Secret Italian Cosmetics, Ceramics, Polishing. A więc moi drodzy, Hall of Fame. Tak naprawdę nasza szafka, a właściwie tutaj wszystkie uchwyty są już uzupełnione o część produktów, które będą gotowe dla Was de facto jutro, a prawdopodobnie, moi drodzy, te jutro jest już dzisiaj, czyli recepcja, incepcja w jednym. A dlaczego? Dlatego, że nagrywamy w czwartek, w piątek film powstanie, a już w piątek też sklep będzie uruchomiony dla Was, jak chodzi o wszystkie produkty, które dla Was przygotowaliśmy. Co tutaj mamy? Pokrótce omówię i dodatkowo pokażę Wam efekty, które widzieliście poniekąd w samplowanych produktach w jakichś granicach chyba 2 miesięcy temu, jak chodzi o użycie leather cleanera. Tutaj mamy, moi drodzy, koncentrat, który będzie już rozrobiony, będę mógł Wam pokazać de facto w tej pianowniczce. Więc mamy go już rozrobionego, ale dodatkowo zaraz omówimy jeszcze każdy z tych produktów. I moi drodzy, w końcu to, na co czekaliście, jak chodzi o produkty względem powłok ceramicznych i permanentnego zabezpieczenia lakieru. Wszystko to oczywiście omówimy, łącznie z pastami polewskimi, tak aby była jasność w tym, co wypuszczamy. Od razu Wam mówię, jeżeli byśmy patrzyli na to stricte, czy jest to forma zarobkowa. Pierwsza rzecz, moi drodzy, jeśli chcielibyśmy wejść na rynek i go zdominować w postaci zarobkowej, to wypuścilibyśmy najpierw aktywne piany, APC, wszystko, co można teoretycznie szybko spieniężyć, dlatego że są to tańsze produkty itd., itd. Tutaj skupiliśmy się stricte na profesjonalnych produktach, dlatego że bardzo zależało mi na uzupełnieniu luk, które widzimy na rynku względem właśnie tych pozycji, a dopiero potem będziemy przechodzić do teoretycznie prostszych formulacji. Prostszych nie do końca, ale do tańszych produktów, które będą uzupełniać te wszystkie zestawy. Chodziło mi o to, moi drodzy, żeby pokazać Wam, że skupiliśmy się tak naprawdę na według mnie najbardziej palących problemach i to, co ja osobiście sam potrzebuję na co dzień w pracy z pojazdami, mimo tego, że nie przekłada się to na teoretyczny rachunek ekonomiczny względem podboju wszechświata detalingowego w jednym momencie i dostarczania produktów dla wielu osób, dlatego że można powiedzieć, ceramiki są w pewien sposób niszowe, produkty do skóry poniekąd też są niszowe i tak samo pasty polewskie, tak? Nie każdy to wykorzystuje, APC każdy, dressing każdy, chyba wiecie, o co mi chodzi. Czyli kolejny raz, moi drodzy, 6 lat nagrywania filmów, wideo dla Was, będąc tutaj tak naprawdę praktycznie co tydzień, plus rozpoczęcie tak naprawdę serii kosmetyków i innych produktów od rzeczy, można powiedzieć, niemocno mainstreamowych, pokazuje realnie i też nie widzieliście zbyt dużo reklam na tym kanale, a praktycznie tych reklam w ogóle nie było, pokazuje tak naprawdę, że do tej pory cały czas ten detalnik jednak jest na pierwszym miejscu i nie byłem tutaj, żeby, tak powiem, nie wiem, zdobyć, wybić się finansowo, o tak powiem. Więc można mi zaufać z tej perspektywy, że tak powiem, nigdy się nie sprzedałem. W tym momencie, moi drodzy, ja większy zresztą, jak chodzi o YouTube, tak? W dzisiejszych czasach jest mocno zarobkowy, każdy przekłada te zarobki z YouTube'a, które gdzieś tam teoretycznie są ogromne i szukają tych rzeszy fanów i próbują dojść i tak dalej, i tak dalej. Bardziej mi chodzi, moi drodzy, tutaj, że nie owijając bawełnę, stworzyliśmy bardzo dobre produkty, nie patrząc na ich koszty i nie patrząc właśnie na ten rachunek ekonomiczny względem tego, co nam się opłaca, tylko to, co naprawdę chcieliśmy wypuścić. O, tak jest najprościej. No i jestem z Wami lata, niezależnie od tego, co tutaj się działo, czy bym to sprzedawał, czy nie, cały czas jestem. Tak czy siak, wracając do tematu. Co my tutaj mamy? Moi drodzy, pierwszy produkt, leather cleaner. Część produktów zobaczycie na Instagramie, jak chodzi o omówienie. No ale w tym filmiku też pozwolimy sobie po prostu pokrótce omówić każde, a potem będą pojawiać się filmy stricte z używania danego produktu, jak i dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale już w lepszej oprawie, żebyśmy tutaj mogli tak naprawdę się skoncentrować, a nie robić tego spontanicznie i na szybko. Leather Cleaner Ultimate Detailing Care by SWKD. Tak, moi drodzy, wygląda wizualnie identyfikacja praktycznie każdego z naszych produktów. Dodatkowo mamy tutaj certyfikat w postaci hologramu, gwarantujący, że ten produkt jest oryginalny. Będą one sprzedawane bezpośrednio przez
właściwie już dzisiaj są sprzedawane przez nasz sklep i dodatkowo przez sklepy partnerskie, czyli tylko dobre sklepy detailingowe. Więc moi drodzy, będziecie mogli poszukać w po prostu dużych, większych, takich można powiedzieć, marketach detailingowych internetowych, bądź też i stacjonarnych. Co tutaj mamy? Mały, moi drodzy, leather cleaner, produkt do czyszczenia. Rozcieńczenie od 1 do 10 do 1 do 20, czyli z tych 500 ml robimy najbardziej ekonomiczny cleaner, jaki w ogóle powstał i jaki macie aktualnie dostępny na rynku detailingowym. Od 5 do 10 litrów cleaneru, czyli realnie dla mocnej zabrudzonej tapicerki około 5 litrów, a dla bieżącego czyszczenia 10 litrów z tej butelki. Więc coś fantastycznego, jest opcja kupienia dwóch buteleczek po 500 ml. Aktualnie wychodzimy naprzeciw detailerom, i tym domorosłym, i tym hobbystom, entuzjastom, i profesjonalnym, nie będziemy, moi drodzy, tworzyć butelek litrowych. Dlaczego? Dlatego, że dużo łatwiej i wygodniej jest posiadać butelki półlitrowe, czy to są pasty, czy to są produkty typu leather liquid, czy to jest conditioner cream. Ale tutaj jednym z elementów ważnych dla nas jest to, byście powiedzieli, no słuchaj, no ale więcej plastiku. I oczywiście ten plastik nas również boli, dlatego też, tak jak widzicie, te buteleczki mają troszeczkę inny odcień. Dlaczego? Dlatego, że są z plastiku, który pochodzi z recyklingu. Mam tak wiele rzeczy dla Was do powiedzenia, że będę skakał po tematach, więc on pochodzi z recyklingu, więc nie obawiamy się tego, że stworzymy 32 razy więcej butelek, bo też ta butelka litrowa ogólnie byłaby dużo, dużo większa, tak? Więc realnie można powiedzieć, poniekąd się one będą pokrywać w miarę, tak? Troszeczkę większa będzie gramatura tych, ale mówimy tutaj o recyklingu i o super naprawdę wygodzie, jak chodzi o użytkowanie. Więc patrzymy też na aspekt ekologiczny. Pomijając aspekt ekonomiczny, bo teoretycznie no najlepiej pchać szybciutko, bo litrowa butelka i tak dalej, tutaj my wychodzimy z troszeczkę innego założenia. Wszystko ma być friendly use, nie tylko najlepsze środki, ale też najlepsza ergonomia pracy, tak, w tym wypadku. Więc mówiliśmy o leather cleanerze, zapach, skórka, kolor, też moi drodzy, taki dosyć skórzany, on już się ładnie pieni, nawet w samej buteleczce, o. I tak jak widzicie, skórzany kolor również i skórzany zapach. Naprawdę przyjemny cleaner, bezpieczny dla tapicerki. Możemy zmniejszać jego IPH, siłę przez pryzmat właśnie samego rozcieńczenia. Dlatego też mamy od 1 do 10, 1 do 20. Pozwolę sobie wziąć tylko mikrofibrę i wytrę, moi drodzy, rękawiczkę. Więc tak wygląda ten produkt. Dalej, co jest tutaj uzupełnieniem tego? No oczywiście swag foamer, który możecie kupić w zestawie. Ach, jeszcze Wam nie powiedziałem. To, że my wydajemy w 500 ml, to nie znaczy, że nie sprzedajemy w litrówkach. Litrówka u nas polega na tym, że sprzedajemy dwie buteleczki po 500 ml i to jest zawsze zaznaczone. I możecie je kupić oczywiście w lepszej cenie, dlatego że to wszystko jest skalkulowane przez pryzmat ilościowy, tak? Więc to nie wynika, no, wynika tylko i wyłącznie z tego, że możemy sobie wtedy pozwolić na jakąś tam niższą kwotę. Jak chodzi o swag foamer, no to mamy, moi drodzy, pianownicę bezpośrednio przeznaczoną do pianowania właśnie leather cleanerów. No i mamy, to pianownica o kompaktowym rozmiarze, dlatego że wybraliśmy 150, żeby nie była ani za mała, ani za duża. Też jest etykietka oczywiście, żeby po prostu widzieć, i dla nas też jest ważnym elementem to, że każdy z tych tutaj projektów graficznych, które były wymyślone od początku do końca przez nas, siedziałem nad każdym tutaj tym aspektem, a naprawdę powiem Wam szczerze, jestem detalistą. To mówimy tutaj o chociażby kolorystyce. Na pierwszy rzut oka będziecie porozpoznawać ciemniejszy brąz, jaśniejszy brąz i znów bardziej żółty, to już podchodzimy pod woski, ciemniejszy, zwany będzie już odnosić się do twardego wosku, więc to wszystko będzie ze sobą współgrać. Tutaj mamy foamer, który wchodzi w tak naprawdę brąz złamany taką szarością. I znów nawiązuje on właśnie do ciemnego cleanera, czyli bezpośrednio ta gama zawsze będzie się pokrywać i opierać o kolorystykę. Więc to też każdy ten aspekt tu jest bardzo mocno przemyślany, tak żeby ktoś na pierwszy rzut oka widział, z czym ma do czynienia i żeby potem przyzwyczaić się, już nawet nie musiał czytać konkretnie tych etykiet. Jak chodzi o samą wersję tutaj, a właściwie linię skórzaną, jest ona biała, zawsze biała będzie, reszta naszych produktów jest czarna, a skórzana linia jest biała, charakterystyczna, czyli będzie się tutaj ona dosyć mocno odróżniać. Jak chodzi o
ceramikę, no to ona ma akurat zupełnie inną etykietę, jak chodzi o kolorystykę, czyli nie będzie błyszcząca, a jest matowa. I z tym będziecie mogli na co dzień się spotkać w naszych produktach, więc będzie też łatwo je odróżnić od innych detailingowych produktów, które mają realnie czarne są i mają czarną etykietę w połysku. To tyle, jak chodzi o kolorystykę, bo naprawdę tutaj możliwe, że zrobimy po prostu dla Was więcej samych materiałów. Jeśli Was oczywiście to ciekawi, napiszcie w komentarzu, jak to powstało, jak to powstaje, jaki jest zamysł, bo naprawdę jest masa różnych niuansów, które może Was ciekawić. Jak chodzi o... O, już chciałem Wam pokazywać, jak będzie wychodzić produkt w opakowaniu, ale nie, jeszcze do tego nie przeszliśmy. Leather Cleaner, moi drodzy. Pierwszy produkt, czyli do czyszczenia, powiedzieliśmy, mega ekonomiczny, najbardziej ekonomiczny produkt, który aktualnie będzie na rynku. Z czym mieszać? Woda demineralizowana, bądź też woda ogólnie, którą macie dostępną, aczkolwiek. Dlaczego demineralizowana lepsza? No bo nie mamy, moi drodzy, od żadnych osadów mineralnych, więc lepiej byłoby użyć takiej. Jak chodzi o kolejny produkt, Conditioner Cream, znów aspekt wizualny jest powtarzalny, dlatego że cała seria no, ma być identyfikowana dokładnie w ten sam sposób. Nie lubię czegoś takiego jak chociażby w Chemical Guys, że wszystko jest porozwalane i tak naprawdę nie wiem, jaki produkt do czego jest, bo nie każdą etykietę mają inną i to jest szalone i to negatywne. Jak chodzi, moi drodzy, znów o zapach, standardowo, bądź i też nie. Ekskluzywna skórka, przyjemny zapach, mi się bardzo podoba. Oczywiście kolorek znów delikatnie skórzany. Jest to dosyć gęste mleczko. Każda nuta zapachowa, konsystencja, skład wybierany, moi drodzy, przeze mnie, komponowany. Dobry środek do konserwacji wewnętrznej. Czyli kiedy wyczyścimy naszą skórę, jest ona sucha, konserwujemy. Przez to struktura staje się większa, mniej poddaje się, jak chodzi o same pęknięcia i odkształcenia. Więc jest to obowiązkowe tak naprawdę uzupełnienie samej formy czyszczenia. Żadne, moi drodzy, plaki oczywiście. Później przechodzimy do wosków. Tutaj tak naprawdę jest to nasza chluba, jak chodzi o słak Leather Wax. Mówimy tutaj o solidzie, o twardej wersji. 100% natura. Dlaczego? Wosk typu karnauba, wosk typu kandalila w maksymalnym stężeniu umożliwiającym nam przyjemną aplikację tego wosku. Jaki zapach? Tak wygląda, moi drodzy, w środku. Naturalny kolor. I zapach przyjemny, delikatny, ekskluzywny, skórzany. Tutaj jest dla nas bardzo ważne, dlatego że ja bardzo lubię podkreślić, można powiedzieć, szlachetność wykończenia, jak chodzi o tapicerkę skórzaną w samochodzie. I jeżeli mam tą skórę i czyszczę ją, to też chcę, żeby tą skórą pachniało w samochodzie. Tak to wygląda. Nie wyobrażam sobie mieć wosku bananowego na przykład do skóry, dlatego że po prostu jest to co najmniej no, słabe, tak? Dziwne dla mnie. Jeżeli ktoś miałby mnie poprosić i chcielibyście, żebym zmienił ten zapach, oczywiście piszcie, wtedy pójdziemy w stricte naturalność, bez żadnej nuty zapachowej i będzie to po prostu zapach typowo wosków. Tutaj, moi drodzy, mamy blend 8 olejów, 8 składników składających się z wosków twardych i olejów, więc jest to najbardziej napchany na świecie wosk. Nie widziałem wosku o tak bogatym składzie. Dlaczego inne firmy nie robią? Na karnaubie, na kandalili. Nie chcę wam mówić o kolejnych składnikach, możliwe, że kiedyś zdradzimy, dlatego że obawiamy się kopiowania po naszej receptury, jak chodzi o konkurencję, ale składa się na to te 8 składników. Mało tego, już niedługo pojawi się, czyli gdzieś w granicach 2 tygodni od tego nagrania powinien pojawić się wosk w wersji konopnej, moi drodzy. Będziemy wykorzystywać bogactwo naturalne właściwości impregnacyjnych wosków konopnych, znaczy wosków, olejów konopnych w tym wypadku. Więc będziecie mieli wersję hemp, o zapachu hemp i również o kolorystyce stricte związanej z cannabis. I teraz tak, świetny produkt, mega ekonomiczny. Tu mamy 220. Wychodzimy naprzeciw znów. Dlaczego? Moi drodzy, lejemy pod korek. Mamy 200, jak chodzi o samo opakowanie, ale mówię dlaczego? Dlaczego nie nalewać pod korek? Dlaczego nie dorzucić jeszcze 20? Trzeba byłoby to jeszcze, byśmy dorzucili 50, moi drodzy. Bo to już nie jest
Bo to już nie jest, moi drodzy, kwestia, to już nie jest kwestia właśnie, jak mamy, nie wiem, jakieś puste opakowania, czy po jakichś tam chipsach, czy po czymś, że mamy, tak naprawdę kupujemy powietrze, my wykorzystujemy maksymalnie i lejemy pod sam korek. Czyli nawet jeśli byśmy kupili, bo to jest, moi drodzy, opakowanie 200, a lejemy na 220, bo jeszcze te 20 ml możemy po prostu śmiało dolać. I tak to, moi drodzy, u nas wygląda, więc cały czas widzicie, tutaj nie ma stricte rachunku ekonomicznego, żeby jeszcze, nie wiem, zejść do 150 i tam jakiegoś włożyć gównianego pada, tak, żeby zapchać tylko tę moc. Nie, wręcz przeciwnie, idziemy w górę. Więc macie kupić maksymalnie, raczej maksymalnie macie, moje założenie jest takie, aby kupić jak najlepszy produkt, z jak najlepszym podejściem względem moim co do jego wypuszczenia, czyli to jest taki według mnie fair play, win-win, nikt nie może przegrać, nie możecie zostać oszukani, tak jak właśnie się kupuje pół paczki chipsów pustych, bo ona stoi i ładnie wygląda na wiecie, o co mi chodzi, na regale. Leather Liquid Wax w postaci pół litrowej i 250, dlatego że jest to tak ekonomiczny produkt, że nie wiem, czy niektórzy są po prostu w stanie przy mniejszej ilości czyszczenia, czyli rozłożenia sobie to na jakby, że tak powiem, porcjowanie tego czyszczenia na rzadsze jakieś etapy, czy będą w stanie zużyć go, dlatego też mamy wersję 250. Jak on wygląda? Zapach ogólnie. Znów delikatnie skórzany. My powtórzyliśmy ten zapach względem naszego Solid Waxu, dlatego że dobraliśmy tutaj dokładnie tą samą nutę zapachową, dlatego że jest to najpiękniejsze odwzorowanie zapachu skóry. I tak, moi drodzy, wygląda. Tak jak widzicie, ekonomia niesamowita. Ja dałem dosłownie malutką kropeczkę. Jestem realnie z niej w stanie zrobić, myślę, nawet całe siedzisko, 3/4 tego siedziska spokojnie, kiedy dobrze pad jest nasączony woskiem. Więc jest to niesamowicie ekonomiczny produkt. Takie pół litra to sądzę, że starczy komuś teoretycznie na całe życie. Zakłady detailingowe, świetny sposób na to właśnie, żeby zapewnić komuś pełną konserwację tej tapicerki. Tak jak widzicie, całość rękawiczki, wszystko tutaj mam zatłuszczone, ale również i one pięknie pachną skórą. Naprawdę, ten zapach jest fenomenalny. Podoba mi się niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, aż w końcu zrobię swoją skórę w samochodzie. Dlatego, że jeżdżę cały czas takim brudaskiem, mamiąc się tym, moi drodzy, że będę miał czas na to, żeby zrobić dla Was odcinek z pełną korektą tego pojazdu w perspektywie krótkoterminowej, w sensie, że szybko mi się to uda. A jak widać, coś ostatnio walcząc i z produktami, pracując nad kolejnymi formulacjami, wszedł w dziurawych butach, chodzi niestety. Conditioner Cream pokazywałem, Leather Liquid Wax pokazywałem, omówiłem, będziemy zaraz czyścić, przyjdziemy potem do aplikacji. Przejdźmy zatem, moi drodzy, do kolejnych produktów, czyli do ceramik. Mamy tutaj, moi drodzy, pierwsze 4, które pojawiły się na pierwszym tym naszym stojaczku. Są to produkty Ceramic One. Ceramic One jest to ceramika, którą dosyć długo testowałem. Jest to wersja tak naprawdę profesjonalnej powłoki ceramicznej, która ma czas ochrony do 2 lat, jest prostym produktem do aplikacji. Dwa, elementem tutaj ważnym jest to, że wystarczy nam jeden produkt, tak? Dlatego że nie mamy tutaj podkładu i warstwy wykańczającej. Więc dla każdego, kto chce dosyć łatwy i szybki sposób i w miarę ekonomiczny, tak? Dlatego że ta ceramika nie wychodzi, nie są to wysokie kwoty, jak chodzi o ten jeden produkt i wystarczy na ten jeden produkt, a taka ceramika, wiele osób się pyta, na ile wystarczy, tak? Jak dużo mogę zrobić tego ceramiku w takim opakowaniu, 150, więc nie schodzimy też, jak niektórzy producenci, do 30 na jakieś takie mniejsze opakowania. Jest to 50, która wystarczy spokojnie na minimum ten jeden pojazd, 2-3 warstwy. Znam osoby, które potrafią zrobić taką buteleczką nawet 2 pojazdy, w zależności oczywiście od wielkości, od ilości warstw.
Nie dziwi mi się też, jak ktoś mi powiedział, że i trzy pojazdy jest w stanie zrobić, tak? Jest kwestia tego, jak przygotujemy lakier, czy on jest dobrze wypolerowany, no bo to jest oczywiste, że jeśli lakieru dobrze nie przygotujemy, to tego materiału będzie schodzić zdecydowanie więcej, dlatego że będą pozostałości, jakieś depozyty na lakierze względem osadów mineralnych, to wszystko powoduje, że tej powłoki będzie potrzeba więcej. Mało tego, średnio, znaczy nie ma wartości żadnej, można powiedzieć, takiej dodatniej konserwacja czegoś, co nie jest dobrze przygotowane, bo właśnie chodzi o to, że chcemy o zabezpieczenie tego efektu, który uzyskaliśmy, tego świetnego efektu. Ale to tak, że tak powiem, pokrótce Wam powiedziałem. Dwa kolejne produkty, ProBase i ProTop. One, moi drodzy, wchodzą w zestawie, dlatego że są to produkty uzupełniające siebie. ProBase jest to wraz z ProTopem, jest to powłoka bazowa, elastyczna, właściwie taka, która poddaje się względem i drgań, i temperatury, i tak dalej. Więc mówimy tutaj o czymś, co właśnie przez to będzie nam pokazywać, jak ona może być wytrzymała, i to będzie budować jej wytrzymałość, plus ProTop, która jest powłoką wykańczającą, dającą lepszą hydrofobowość, jeszcze mocniejszy połysk, szklistość, podbicie. Więc to są dwie powłoki, które się uzupełniają. Czas ochrony, moi drodzy, do 5 lat. Później mamy powłokę kolejną ProRins, specjalnie przeznaczoną do felg. Dlaczego? Dlatego, że występują tam jeszcze wyższe temperatury, dlatego też i ta zmodułowana, czyli i też zmodułowanie. I też, moi drodzy, zmieniliśmy, już mi się język włącza, zmieniliśmy jej strukturę chemiczną właśnie pod tym kątem. Mimo tego, że sama ceramika jest bardzo wytrzymała, to musimy brać pod uwagę, że ceramika ceramiką, jak chodzi o dwutlenek krzemu, czy też węgli krzemu, czy jakikolwiek inny związek krzemu, który ktoś chciałby wykorzystać, czy też mamy teraz tlenek tytanu, bądź też grafen, który jest wykorzystywany, to jednak są to składniki, które bazują jeszcze na żywicy, która łączy te wszystkie składniki, stąd też spokojnie można powiedzieć nie tylko o samym głównym składniku, który jest w powłoce ceramicznej, tylko o jej bazie, czyli tym, co będzie teoretycznie wiązać te cząsteczki. Tak? I tutaj mamy stricte element ważny, jak chodzi o dostosowanie do felg. Ceramic Glass, moi drodzy, jest to niewidzialna wycieraczka, która wykazuje dłuższą siłę, jak chodzi o dłuższą ochronę, czyli mówię tutaj po prostu o przedłużonym czasie ochrony względem niewidzialnej wycieraczki, która też występuje u nas w secie ceramicznym. Jak wygląda podstawowy, profesjonalny set ceramiczny? A właściwie nie podstawowy, tylko bardziej zaawansowany, bo normalny podstawowy jest na dwóch łanach, a tutaj mamy Ceramic ProTop, ProBase, ProRins i Glass. Tak składa się on, moi drodzy, z czterech ceramik. Będzie on do kupienia, w sumie już dzisiaj, to przepraszam, to jest on do kupienia. Jest on do kupienia w... Zaraz zresztą pokażę Wam, pójdę po to opakowanie, zrobimy cięcie, bo wszystko nagrywamy jednym tchem. Drewniane opakowanie macie tam w zestawie, bodajże 3 aplikatory, chyba 12 szmatek mikrofibrowych, 4 pipety bodajże, do każdej z osobna mamy pipetkę. Możecie wybrać, czy kroplomierz, czy pipetka. Każdy będzie miał to w zestawie, plus coś tam jeszcze było. Już teraz, moi drodzy, o wszystkim, nie wszystkiego pamiętam, ale na pewno będziecie mieli dodatkowo, tak samo jak w przypadku skóry, hologramy. Tutaj mamy hologram akurat do produktów skórzanych, mówiący o tym, kiedy zaaplikowaliśmy. Wpisujemy tutaj datę aplikacji, wklejamy sobie w próg pojazdu, żeby, moi drodzy, pamiętać. Czy będziecie posiadać klientów i jesteście studiem autodetalingowym, czy jesteście hobbystami, entuzjastami. Warto jest właśnie mieć produkt, który możecie zabezpieczyć i zaznaczyć, do kiedy ta ochrona będzie trwać. Jest to po prostu fajny gadżet i w dobie tego, że wszyscy naprawdę są zalatani realnie, ja też często o wielu rzeczach staram się nie zapomnieć, dlatego zapisuję sobie nagminnie wszystko. To i taka właśnie forma, w sumie też i pewien sposób gadżetu, tak? Dlatego, że robi nam się przyjemnie, kiedy otwieramy samochód, widzimy w progu, że to auto jest chronione przez dany produkt. I każda nasza powłoka ceramiczna również posiada właśnie taką, można powiedzieć, tarczę. Tutaj mamy
znaczek akurat w przypadku skóry w troszeczkę wyglądający inaczej, a w przypadku ceramik mamy taką, można powiedzieć, tarczę i też każda ceramika ma z osobna dodany właśnie taki hologram, tutaj gwarantujący nam ten czas ochrony i gdzie możemy oczywiście uzupełnić, kiedy ten data aplikacji była, więc jest to świetna sprawa. Tutaj, moi drodzy, tak będzie wyglądać, czy tak wygląda właściwie opakowanie względem naszego wosku, więc jak widać, można go śmiało kupić na prezent, czy nawet dla siebie. Jest to znowu ekonomiczne opakowanie, a właściwie nie tyle ekonomiczne, co naturalne. Mi chodzi bardziej tutaj o względy tej naturalności, dlatego że wszystko tutaj mamy z kartonu i jedyny element plastikowy to jest bardzo cieniutka tutaj forma a la szkła, tak? Czyli te okienko. No, w jaki sposób trzeba było to zrobić? No niestety inaczej się, można powiedzieć, już nie dało, no, ale tutaj nie ma żadnego, moi drodzy, nadruku, nie ma żadnych, że tak powiem, zbędnych elementów. W środku, jak chodzi o wyściółkę, też mamy tutaj wykorzystanie elementu w postaci takiego, można powiedzieć, takiej trawki jakby ciętej, tak? Ona też jest z recyklingu? Tak, ona też jest z recyklingu. Bardzo skupiliśmy się na tej naturalności. Pokażę Wam jeszcze opakowanie, jak chodzi o... Też zapewne widzieliście na Instagramie, bo to opakowanie już miałem bodajże rok temu. Wypaliliśmy logo, kupiliśmy własny stempel, nasz projekt, ręcznie wypalone i opakowanie z żywego drewna. Zero, moi drodzy, tutaj jakiejś konserwacji, lakieru, tylko żywe drewno, zawiasiki, piękna rzecz, które tak naprawdę zostanie na lata, jeśli ktoś chce zakonserwować to drewno, może jak najbardziej naszym naturalnym woskiem. Już, fajnie wygląda, na cygara, moi drodzy. Nie, oczywiście na ceramiki kupujecie wtedy w zestawie secik dla każdej podwójnej ceramiki. Już otrzymujecie w zestawie właśnie takie opakowanie. Dlaczego znowu wybraliśmy to opakowanie, moi drodzy? Szlachetność, to jest raz. Dwa, nie chcemy robić właśnie, śmiecić pustych pudełek i naprawdę przy tej ilości, które kupiliśmy, kalkulacja w pewnym momencie wszystkiego, można powiedzieć, się zgadza. Jakby to Wam to powiedzieć, no warto, co mogę powiedzieć, moi drodzy, no nie, kalkulacja zawsze się opłaca, jak ktoś chce, żeby po prostu coś było dobrze zrobione i nie baczy na te koszta, tak, bo można byłoby tutaj zrobić to, nie wiem, wiecie, tak jak wszyscy. A to właśnie nie o to chodzi, żeby było tak jak wszyscy, tylko żeby było lepiej. A niekoniecznie trzeba jakoś dużo zarabiać. Właśnie ma być skalkulowane odpowiednio, ale nie przesadnie. Stąd też warto jest wyjść naprzeciw matce naturze i też zrobić ładne opakowanie i Wam, żeby po prostu służyło to na lata. Każdy inny śmieć można od razu wyrzucić. I tak to, moi drodzy, wygląda. No piękne jest. Powiedzcie mi, czy Wam się podoba taka forma i czy byście się cieszyli właśnie z takiego pojemniczka na cygara. Taka pablówka. Powiedziałem Wam chyba już o wszystkim, oprócz o pastach polerskich, moi drodzy. I zapraszam, jedziemy jednym tchem dalej. Pasty polerskie i teraz powinienem zrobić tak, tu złapać tego, tak, tyk, 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 tyk. Moi drodzy, pasty polerskie. Jak chodzi o opakowania tych past polerskich, to aktualnie posiadamy je właśnie w takich tutaj na gwincie 28410, dlatego że udało mi się kiedyś taki butelek kupić dosyć sporo i właśnie była trudność w dostępie, jak chodzi o 500-ki. Realnie, moi drodzy, 500-ki wkrótce u nas pojawią się z ciętymi, kwadratowymi główkami, czyli ta część będzie spłaszczona i będzie kwadratowa, będą one troszeczkę wyższe, czyli bliższe tym butelkom. Aczkolwiek te pierwsze serie, które teraz będą wypuszczane, czyli dla pierwszych tam kilku tysięcy osób, mamy zarezerwowane dokładnie te butelki. I w taki sposób one będą wyglądać, więc nie dziwcie się, jak potem będzie zmiana tych butelek. Jak chodzi o formulacje samych past polerskich, one są, moi drodzy, dokończone. Możecie tutaj spodziewać się, można powiedzieć, delikatnego koloru, zapachu każdej pasty, co jest no, dosyć niespotykane, jak chodzi o rynek. Ma Wam
pracować się przyjemnie w trakcie polerowania. Nie są one oparte o żadne silne rozpuszczalniki, więc spokojnie można pracować bez większych obaw, jak chodzi o zdrowie. Ja swoje zdrowie, można powiedzieć, troszeczkę postawiłem kiedyś na szali względem tego, że nie używałem maski, a pracowałem na silnych rozpuszczalnikowych pastach i widziałem po prostu, jak z miesiąca na miesiąc, jak z roku na rok marnieje. I rzeczywiście, powiem Wam szczerze, dosyć mocno odczuwam zapach past i staram się nie pracować przy mocno rozpuszczalnikowych pastach, na mocno rozpuszczalnikowych pastach i przy mocno rozpuszczalnikowych pastach, stąd też nasza linia nie mogła się opierać o takie związki. I tak to, moi drodzy, wygląda. Jak chodzi o pasty polerskie, co mogę powiedzieć? Pachną, mają kolorek. Oczywiście świetnie tną, świetnie wykańczają, czyli ich właściwości, jak chodzi o pasty polerskie, trudno jest mi zachwalać. Ostatnio mieliście odcinek, kiedy polerowałem czarne uni, no po prostu wyszła petarda. Wykończyliśmy tak naprawdę, cięliśmy bardzo mocno, a potem wykończyliśmy pastą finiszową. Więc tutaj możecie się dokładnie tego samego spodziewać. Przykładowo pasta nasza Heavy Cut ma dodatkową ściągę, właściwie każda z tych pas ma dodatkową ściągę, jak możemy polerować. Od heavy cutu do perfect finishu i z perfect finishu przechodzi do liquid coatu, czyli do płynnej powłoki zabezpieczającej, można powiedzieć, polimerowego, syntetycznego sealantu. Bądź też możemy przejść sobie one stepem do perfect finishu, jeżeli mówimy o, można powiedzieć, takiej pełnej korekcie i znów do liquid coatu, a realnie tutaj tego, moi drodzy, nie mamy zaznaczonego, bo już by po prostu tutaj był miszmasz i ktoś mógłby tego nie zrozumieć. Mamy dodatkowo opisane w opisie akurat tej pasty Heavy Cut, że możecie spróbować agresywnego one stepa, bo jak najbardziej na agresywnych pastach da się zrobić one step. Troszeczkę jest tych past na rynku, i 400 od Mencerny, i 8 od Kocha, one stepy i nie tylko one stepy, jak chodzi o Catmaxy z Sonaxa. W przypadku odpowiedniego padu i dobrania techniki możemy próbować robić one step. To tak w skrócie, bo ja bym tu dzisiaj Wam opowiedział, moi drodzy, i o produktach, i o technice, i byśmy tutaj z 12 godzin nagrywali jeszcze ten odcinek, łącznie bym zdążył wypolerować moje auto, nakładalibyśmy ceramikę i taki dobry ziomek bym był. Tylko Wy byście chyba nie dali rady tego obejrzeć, albo byście to oglądali 20 razy jeszcze w 2022. Mówię, a to ja sobie zobaczę, jak on tam, czy on dokończył w końcu te polerowanie, tak by to wyglądało. Ale wracamy do tematu, moi drodzy. Nie ma co się obawiać. Standardowo mamy zaznaczoną siła cutu, siła glossu, czyli połysk do cięcia, jak wygląda, i na każdej paście mamy dokładne odwzorowanie tego, więc to też jest fajne. Fajna forma instrukcji i oznakowania, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę się kierujemy, jak chodzi o daną pastę. Więc jak wygląda u nas cięcie? No, taką podstawową, tłustą, bardzo przyjemną w pracy i bardzo dobrze wykańczającą pastą jest Swag Heavy Cut. Jeżeli chcemy czegoś więcej, jak chodzi o siłę cięcia, ale nie mówimy tutaj, moi drodzy, o przy mocno ciętych, mocno tnących pasach, takich jak Heavy Cut nasz, no ciężko jest się wybić, że tak powiem, zlecieć o 10 stopni cięcia więcej, ale troszeczkę można jeszcze podkręcić i czasami w przypadku niektórych lakierów to podkręcenie ma naprawdę duże znaczenie. Czasami nie, ale czasami tak, więc warto jest mieć taką pastę. Tak to, moi drodzy, wygląda. Różne lakiery, różne pasty, różne techniki, zawsze. Heavy Cut X. Czyli ten X, mówimy tutaj o tym Extreme Heavy Cut. Mocniejsza cząsteczka, troszeczkę więcej bajzlów. No, na to musimy się, że tak powiem, nie tyle decydować, ale jeśli ona miałaby robić mniej bajzlu, to po co by Wam byłyby dwie pasty, tak? Jeśli by tak dobrze wykańczała jak Heavy Cut, no to moglibyśmy tak naprawdę cały czas używać mocniejszej pasty, a jednak tutaj zawsze jest coś kosztem czegoś, czyli mocniejsze cięcie względem troszeczkę gorszej jakości wykończenia. Od razu Wam mówię, bez przesady. Ta pasta ma na tyle dobre jakość wykończenia, że też wielu lakierników lubiłoby nią, można powiedzieć, one stepa, a 99% społeczeństwa by powiedziało, że jest to lakier idealnie wykończony. Więc weźcie to pod uwagę. Jednocześnie cięcie mamy na 10, no i połysk tu jest na 10. No, my mamy skalę 8-stopniową tak naprawdę, więc mamy tutaj, no ale powiedzmy sobie, maksymalne względem tak naprawdę ponad połowicznej siły, no poziomu połysku, o tak powiem, nie siły. Siła jest cięcia, a poziom połysku lepiej będzie to odzwierciedlał. I tak to, moi drodzy, wygląda.
którą pastą byście się zapytali, ja wolę pracować. Nie ma czegoś takiego. Jest w zależności od stanu lakieru. Bardzo lubię Heavy Cut, dlatego że jest bardzo tłusty. Heavy Cut X również jest tłusty, ale ta cząsteczka ścierna jest troszeczkę mocniejsza, ale nie ma, bardzo ładnie prowadzi temperaturę i nie grzeje mi się ta pasta jakoś tam, można powiedzieć, niesamowicie. Nie ma czegoś takiego, że ona wysycha i nagle ona się pyli. Rozumiecie, o co mi chodzi. Nie ma tutaj starej technologii pasta. Oczywiście wszystko da się zrobić, to trzeba mieć naprawdę zdolności i umiejętności. Mówię tu sarkastycznie, że choćbyś miał najlepszą pastę, to przy braku umiejętności można czasami coś sknocić. Jednakowo, że ktoś jest ostrożny i obejrzy nasze poradniki, których mam zamiar teraz nagrywać jeszcze więcej, to powinien sobie poradzić spokojnie. Master Polish, moi drodzy. Kolejna pasta jest to umiarkowanie ścierna pasta. Bardzo fajna do większości lakierów i dla większości zastosowań. Od handlarzy samochodowych, dla takich detailingowych, weekendowych detailingowców. Ja oczywiście się śmieję z tymi handlarzami samochodowymi. Nie o to, moi drodzy, chodzi, ale naprawdę bardzo fajna pasta. Ja tak naprawdę podchodzę do swojego nawet pojazdu. Przede wszystkim tnę pastami. Tnę. Poleruję. I tnę pastami typu One Step Polish, typu Finish, dlatego że chcę usunąć jak najmniejszą ilość lakieru. Nie potrzebuję turbo mocnego cięcia i tak to, moi drodzy, wygląda. Więc tutaj mamy One Step Polish, cięcie na połowie, połysk praktycznie maksymalny, ciekawa pasta, fajny kolor i świetny zapach. O tak wam powiem. I bardzo, bardzo, bardzo tłusta, więc jest mega ekonomiczna. Nie musimy bać się przegrania lakieru. To wszystko jest dostosowane technologicznie właśnie pod to, żeby ta praca była maksymalnie przyjemna. Kiedyś podstawą pas polerskich była ta suchość. A teraz, bazując na doświadczeniu i na tym, jakie powinny być pasty, to powinna być właśnie friendly use. Oprócz samej jakości najwyższej cząsteczki ściernej, musi ona mieć tłustą bazę. Właśnie dla odprowadzenia temperatury i dla łatwości prowadzenia chociażby maszyny. To wszystko, moi drodzy, się właśnie przekłada na jakość korekty. Ale to właśnie i na to, a na to wszystko mają wpływy odpowiednie środki ścierne. Są to jedne z najważniejszych, moi drodzy, tak naprawdę przy w sumie najważniejsze środki, jakie moglibyście kupić w autodetalingu. Jeszcze odłożę na chwilkę tego finisza. Proszę. Produktu skóry. Dlaczego? Bo skóra jest naturalna, skóra jest delikatna i trzeba o nią zadbać. Niesamowicie ważne produkty. Kolejne niesamowicie ważne produkty to, bo są same ważne produkty, to ceramika. Dlaczego? Dlatego, że ona konserwuje lakier, który w procesie żmudnego, w czasie żmudnego polerowania doprowadziliście do stanu prawie takiego, można powiedzieć, olmowego, fabrycznego, więc ta konserwacja to jest must have, dlatego też wszystkie powłoki ceramiczne są mega ważnymi produktami w detailingu. I kolejne, najważniejsze produkty, jakie są? Pasty polerskie. A dlaczego? Bo tylko dzięki nim możemy doprowadzić lakier do tego fantastycznego stanu, w, można powiedzieć, taki nie tylko nie chodzi o samą ergonomię, ani ekonomię, tylko bardziej chodzi o w ogóle jakąkolwiek możliwość, tak? Dlatego, że jeżeli użyjemy słabych środków ściernych, to w ogóle nie doprowadzimy do wysokiego cięcia, a już nie mówiąc o tym, żeby wyprowadzić to do połysku. Czyli w ogóle możliwości przeprowadzenia profesjonalnej korekty. O, tak powiem, uzyskania profesjonalnego efektu. Więc to są najważniejsze produkty tak naprawdę, jak istnieją. No bo ktoś mi powie, no słuchaj, no środek typu ABC. No to ja powiem tak, APC musi być dobre, musi być odpowiednio delikatne, musi być dobrze stężone, tak, jak chodzi o to, żeby nie kupować jakiegoś APC jedno pro, drugie nie pro, jedne rozcieńczone do miliona razy i tak naprawdę masz gotowe do użycia i tak dalej, i tak dalej. Musi się zgadzać wiele czynników, aczkolwiek, no co mogę wam powiedzieć, no, teoretycznie każdy będzie w jakiś tam sposób czyścić. Jeśli mówimy o element plastikowy, ciężko jest je zniszczyć. Oczywiście da się, jak używa się nieprawidłowych, czy niedobrych środków i nieprawidłowych technik, ale jest to trudne. Względem skóry, którą o wiele łatwiej jest uszkodzić, lakieru, który jeszcze łatwiej jest no, nieprawidłowo wypolerować, to naprawdę jest trudne. Szyby bardzo twarde. Uszkodzić je płynem do szyb
praktycznie nie mają możliwości. Są płyny do szyb, o gorszy, na, bazujące na gorszych składnikach, nieodparowujące, nie wiem, i śmierdzące, właśnie zostawiające smugi itd., itd. Ok, ale nie zepsujesz tej szyby. I tak samo wiele tych środków do prania tapicerki. Środki do prania tapicerki naprawdę przez pryzmat lat wszystkich moich pracy miałem do czynienia ze słabymi środkami naprawdę, ale nie zdarzyło mi się, żeby jakiś środek uszkodził tapicerkę. Oczywiście zawsze sprawdzamy w niewidocznym miejscu, ale nie uszkodził mi takiej typowej tapicerki samochodowej żaden środek. Nie wyprał, to tak, no ale to też znowu niczym nie ryzykujemy. Jednocześnie nawiązuję do tego, że nie są to... że nie ma tam takiej że tam tylko patrzymy na to bardziej, czy one działają, czy nie działają, a tutaj mówimy o pewnym bezpieczeństwie, tak? O bezpieczeństwie skóry, o skóry, mówimy o zabezpieczeniu lakieru, żeby nie było niebezpieczeństwa jego porysowania, o prawidłowym, profesjonalnym wypolerowaniu, czyli znów niebezpieczeństwie użycia słabych środków ściernych, które zostawiam zarysowania po swoich środkach ściernych wewnętrznych, które zawierają. Czyli cząsteczka nieodpowiednio się rozpadnie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też te produkty są najważniejsze według mnie, jak chodzi o nawet dressingi. No jeśli nie zakonserwujemy dobrym dressingiem, a po nocy coś się stanie, no nie, no najwyżej zejdzie za jeden dzień. Tak samo na plastiku. Czy coś się stanie, no... Znaczy, były firmy w historii nawet polskiego detailingu, które miały takie niewypały, jak chodzi o formę konserwacji plastiku. No dobra, no to są już ekstremalne sytuacje, ale raczej takie rzeczy, moi drodzy, się nie zdarzają, żeby te dressingi, nawet, że będą niewytrzymałe, tak? Ale nie będą one jakoś negatywnie oddziaływać. Tak? Sam plastik też jest dosyć taką strukturą wytrzymałą. 100 lat potrzeba, żeby w ziemi się rozłożyć. Więc jeszcze chwilę, że tak powiem, jak poczeka, to nic mu się nie stanie teoretycznie. A już skóra nie wybacza, moi drodzy, nie wybacza skóra. I tak to wygląda. Ho. No, wszystko, moi drodzy, na jeden tchu. Tak to u nas czasami bywa. Weźmiemy w takim razie naszego swój foamera i przejdziemy do środka. Pójdę jeszcze wydobyć z szafeczki naszej pięknie oświetlonej jest i szczoteczka. Szczoteczkę, ja się przygotowuję. I zaraz się widzimy w środku, moi drodzy. A więc, moi drodzy, przechodzimy w takim razie do użycia naszego swag foamera. Spójrzcie na tą piankę. Jak galaretka. Sztywna pianka. Chłopaki z celi by się nie powstydzili takiej sztywnej pianki. A więc, moi drodzy, przechodzimy zatem do czyszczenia boczku. Pianka sztywniutka, tapicerka też widzę, że się tutaj nie rozpruwa. Dla tych, co mają wiedzieć, kto wie, ten wie. Moi drodzy, jest takie nawiązanie do Fame MMA, do ostatnich, do MMA VIP. Bardzo ładnie czyści. A już, moi drodzy, też taki żart nas się trzyma. Dlaczego? Dlatego, że też standardowo jest późna godzina nocna, moi drodzy. Bardzo ładnie to wygląda. Rzeczywiście tutaj jest doczyszczone. Ale żebyśmy mogli porównać, wyczyszczę cały ten fragment z lewej strony i będziemy mieć idealną połóweczkę. Tapicerka ta jest brudna. Czy jest tutaj dramat? Nie. Dlatego, że jest to fotel pasażera, a u mnie rzadko jakikolwiek pasażer jeździ, ze względu na to, że jeżdżę bardzo agresywnie, sportowo, szybko, dlatego, że mam tutaj jadowite 2.0 170 koni, moi drodzy. Osiąga to zawrotne prędkości w granicach 8-9 do setki, więc daje to naprawdę sportowe emocje. Więc czasami jak chcę się odstresować, jadę na jakąś serpentynę w Alpach i daję z siebie wszystko, że tak powiem. Ubieram skórzane bydlęce rękawiczki.
do tego zakładam taką alkantarową, no jakby to, pokrowiec na koło kierownicy i wtedy, no i oczywiście kask tutaj z podłączeniem, że cały czas być w kontakcie z bazą. Zamontowałem też teraz wydach M-Performance do silnika czterocylindrowego. Też naprawdę ładnie brzmi, rasowy pomruk prawdziwej czterocylindrówki. Zresztą z czego BMW słynie, tak? Z tych czterocylindrówek szczególnie, rzędowo czwórka. Zobaczmy w takim razie, jak teraz wygląda nasza skóra. No moi drodzy, przepaść. Tak jak widać, naprawdę fantastyczna forma czyszcząca, pianka. Plus, moi drodzy, oto śliczne nawet odcięcie jest w tym miejscu. Jest widoczne. Jasne jeszcze miejsce względem ciemnego dołu. Ale ta 50 chyba mówi wszystko nam. A ta skóra i tak nie była bardzo mocno zabrudzona. Jak chodzi o samą formę czyszczenia, bardzo szybko nam się udało to wyczyścić. Zapach, moi drodzy, przyjemny, skórzany już teraz po samym cleanerze. Więc potem każdy nasz produkt to jest tak naprawdę dopełnienie tej nuty zapachowej, jaka będzie unosić się w środku. Nie dajcie się, moi drodzy, nigdy zwieść właśnie, jak chodzi o zapuszczoną tapicerkę, że ona jest czysta, dlatego że się błyszczy. Nie, ona jest właśnie brudna przez sebum, sól i każde możliwe inne wydzieliny ludzkie. Więc tutaj szczególnie warto jest pozbyć się tych wszystkich zabrudzeń, bo sól negatywnie działa ogólnie, jak chodzi o barwienie, a jak chodzi o strukturę, jak chodzi o przetarcie. Już nie mówię o innych czynnikach, tak? Podludzki nie jest tutaj zbyt dobry do konserwacji. Tak to wygląda. Idę, moi drodzy, po woski. Pokażę Wam zaraz aplikację i Solid Waxu, który jest po prostu Leather Waxem, jak chodzi o nazwę, i naszego Liquid Waxu, Leather Liquid Waxu, który jest formą płynną. Zobaczymy twarde u góry, płynne na dole. Zobaczycie łatwość tej aplikacji. A ja jeszcze tutaj sobie porównam ten zapach i będę mógł, że tak powiem, podelektować się tą nutą. Przechodzimy zatem, moi drodzy, do aplikacji Leather Waxu. Rozdziwiczymy go. Mamy aplikator. Spójrzcie. Idealnie wycięty pod wymiar naszego opakowania. I to, moi drodzy, wszystko było przemyślane. To nie ma tutaj przypadków żadnego. Tak jak widać, wosk jest zaaplikowany. Ile go schodzi? No minimalnie, moi drodzy, naprawdę minimalnie. Spójrzcie na tą wydajność. To jest naprawdę grubo pokryta połać skóry. Spokojnie moglibyśmy przejść i z takiego jednego nałożenia zrobiłbym praktycznie pół fotelu spokojnie, jak nie całą tutaj powierzchnię, tą frontową. Więc tutaj dołożenie by polegało może jeszcze na minimalnym przetarciu, a i tak nabrałem go więcej. Więc wyobraźcie sobie, jak ekonomiczny jest to produkt i ile kompletów skóry moglibyśmy zrobić. Czy widać to w obiektywie, jak mocno zatłuszczony jest ten element? Pozostawimy, moi drodzy, w takim razie do wchłonięcia się. Wosku, a potem dotrzemy jego nadmiar. A zobaczmy teraz, moi drodzy, opcję pod tytułem Liquid Wax. Tak jak widać, zaaplikowałem i to też jest bardzo duża ilość, która spokojnie wystarczyła, znowu prawdopodobnie gdzieś na spokojnie połowę tutaj tej tapicerki złożonej. I spójrzcie, dokładnie tak samo, gruba warstwa pokrywa. Naszą tapicerkę. I spójrzcie teraz, spokojnie mógłbym dalej
Pozwolę sobie jeszcze tutaj z boku zaaplikować. I wszędzie nasz wosk jest. Warto oczywiście jest później dołożyć ewentualnie tego wosku. Patrzymy, co się dzieje, jak chodzi o samą tapicerkę. Czy jest sucha, czy mocno migruje ten środek do wnętrza naszej tapicerki. Jeśli tak, to oczywiście musimy nasączyć dosyć mocno naszą tapicerkę. Tutaj nie mieliśmy jej impregnowanej, dlatego ona wprost pije ten wosk. Najpierw powinniśmy wykorzystać konditioner, co prawda do tego, bądź też liquid wax jako taka opcja, tak jak mówiłem, pośrednia. A już jest naprawdę przyjemny. A tutaj widzicie jeszcze ten hard wax, który jest. I liquid. Jak chodzi o sam wosk, on nie zmienia, moi drodzy, koloru naszej skóry. W sensie nie zostawia nam innej jakości wykończenia. Rzeczywiście może pogłębić koloryt. Czyli kolor czarny będzie bardziej czarny, tak? Tutaj ten jasny, ostrygowy kolor będzie troszeczkę pogłębiony, ale nie będzie on w jakimś zdumiewającym, spektakularnym połysku, czyli nie jest to środek nabłyszczający. Jest to wosk konserwujący i na tym też nam zależało. Mimo tego, że chociażby sama kandelina jest dosyć mocno nabłyszczającym woskiem, to tutaj w odpowiednich proporcjach względem innych składników jak najbardziej jesteśmy w stanie uzyskać właśnie pożądany efekt takiej satyny, delikatnego matu, ale bardziej mówimy tutaj o wyciągnięciu kolorytu, więc tutaj takiej satyny. To jest idealne określenie tak naprawdę na to, co możemy tutaj uzyskać. Przyjemny i czysty materiał skórzany plus konserwacja. Jak chodzi, moi drodzy, o sam zapach, no cudowny. Taka delikatna skóra, niektóry może kojarzyć się nawet z takim lekkim, kwaśnym skórzanym zapachem. Oprócz tego, że sama skóra lubi, a właściwie preferuje pH kwaśne, lekko kwaśne, to tutaj mamy rzeczywiście taki łamiący się zapach, a nie mówimy tutaj o takim stricte zapachu, jak na przykład reprezentuje firma Glipton, czyli tam mamy mocny, duszący, ciężki, taki można powiedzieć, kojarzący się z takim zapachem kościelnym, z drewnem, z tym kadzidłem, który jest tam używany. Mamy tutaj intensywną, a zarazem dosyć subtelną woń. Można tak powiedzieć, że jest ona dobrze zbalansowana i na tym szczególnie nam zależało, jak chodzi o kompozycję zapachową. Ale jest naprawdę, naprawdę piękny. Ja podejdę, moi drodzy, teraz po mikrofibrę i zaraz dotrzemy sobie miejsce tutaj. Zobaczymy, w jaki sposób prezentuje się teraz aktualnie nasza tapicerka. Do dosyć solidnego, tak żebyśmy realnie zobaczyli, na jakim poziomie będzie się prezentował ten element. No i tak, moi drodzy, patrząc tutaj, pierwsza rzecz, jaka rzuca się, ja specjalnie tutaj nie dotarłem, żeby została ta smuga tłusta, suchy element, dosyć, można powiedzieć, taki szarawy, nie tyle wypłowiały, co taki kolor płaski. Mówię tutaj o tym elemencie w środku. Tutaj mamy element brudny i 50 odcięta, a tutaj, moi drodzy, mam element zakonserwowany. Pozwolę sobie przełączyć. I on, moi drodzy, ma tutaj pogłębiony ten kolor, tak jak widzicie, względem tej części. Pozwolę sobie jeszcze tak tutaj rzucić okiem dla Was. I tutaj jest ten kolor pogłębiony, wygląda on zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to dostrzec, dlatego że strasznie dużo mi tutaj cieni pada, jak chodzi o nasze studio, dlatego że tych naprawdę lamp mamy masę. Czyli brudne, dodatkowo suchy element, a tutaj te lico pogłębione, wyglądające zdecydowanie lepiej, które również mamy tutaj na boczku. Więc jest to głębszy kolor względem o właśnie tych fragmentów. Przejdziemy w takim razie do dotarcia jeszcze poniżej.
I tutaj mamy dokładnie, moi drodzy, ten sam efekt. Ciemniejsza skóra, sucha skóra niezakonserwowana i brudna skóra, więc można powiedzieć, że jest to kolor pomiędzy czystą a brudną skórą, dlatego że przyciemniło tak, jakby była ona ciemniejsza, tak? Tutaj akurat przez brud, a tutaj przez środek konserwujący. Jak chodzi o dotyk, przyjemniejsza, gładsza, delikatnie posiadająca taki efekt lubryfikacji, ale to gwarantuje też nam zmniejszenie tarcia, jak chodzi o wsiadanie i obcieranie tej tapicerki. W czasie aplikacji, moi drodzy, już na większych fragmentach, które mamy tutaj, w czasie docierania unosi się wszędzie właśnie przyjemna skórzana woń. Więc wyobraźmy sobie, kiedy zrobiłbym całą tą tapicerkę wewnątrz, naprawdę byłoby pięknie. Nie jest to męczący, duszący zapach. Wiem, że dosyć sporo zwracam uwagi na ten zapach, ale tak jak Wam mówiłem, jest to dla mnie w pewien sposób wyznacznik przyjemności posiadania tapicerki skórzanej. To tak jakby ktoś, nie wiem, chciał zrobić, no chociaż sam nie spożywam, ale mięso na grillu i że pachniało fiołkami. No nie, no właśnie o to w tym nie chodzi. Forma czyszczenia świetna, pianka intensywna, jak chodzi o czyszczenie, szybki efekt, tak jak widzieliście, delikatna zarazem, nie uszkodziliśmy naszej tapicerki, forma konserwacji, jak chodzi o woski, śliskość, wyciągnięcie kolorytu, zmniejszenie ryzyka obtarcia, dodatkowa konserwacja samej struktury, skóra staje się miększa, tutaj jest mocniej napięta, a tutaj jest zdecydowanie delikatniejsza, mimo tego, że nie konserwowaliśmy samym konditunerem i nie jest ona jeszcze nie tyle nieprzemoczona, a nie jest zaimpregnowana w pełni. Tak? Powinniśmy naprawdę nałożyć tego wosku więcej i zostawić go na dłuższy czas. Ale chciałem Wam pokazać pokrótce, jaki efekt możemy uzyskać. Bardzo mnie boli to, że te światło jest tutaj niesprzyjające i w przyszłości będziemy musieli zadbać o to, żeby doświetlić jakoś zewnętrznie jedną lampą, żeby, można powiedzieć, stracić tą formę tutaj, jak chodzi o cień, który troszeczkę nam tutaj zabiera z tego luku. Ale mimo tego jest naprawdę, naprawdę dobrze. Moi drodzy, spójrzmy jeszcze na efekt hydrofobowości, który możemy uzyskać przez aplikację wosku. Tak jak widać, pięknie kropelkuje. Oczywiście w miarę możliwości, jak chodzi o samą strukturę, dlatego że nie mamy tutaj gładkiej powierzchni, tylko mamy strukturę dosyć chropowatą, ale mimo tego, spójrzmy raz jeszcze, zrzuca ona bardzo ładnie wodę. Gwarantuje nam to, tak jak widzicie tutaj, rosi się drobnymi, w miarę możliwości tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, krągłymi kroplami. Co nam zapewnia efekt hydrofobowości? Przede wszystkim, moi drodzy, chodzi tutaj o ochronę tej struktury i wcześniej odpowiednie wypełnienie nie tylko tego zewnętrznego lica, konserwacja, ale wypełnienie tej struktury skóry, nasączenie, przesączenie, żeby ten środek migrował i uzupełniał środki garbarskie. Mówię tutaj o kondycjonerze, tak samo mówię tutaj o Liquid Waxie, który ma jeszcze większe właściwości, aczkolwiek jeśli na odpowiednio długi czas nałożymy naszego, można powiedzieć, Hard Waxa, Solid Waxa, również będzie to bardzo dobra propozycja. Są to środki, które poniekąd się zazębiają, uzupełniają. Moim takim, można powiedzieć, procesem maksymalizacji efektu, jakości i możliwie największego detailingowego podejścia do tapicerki skórzanej, jak chodzi o czyszczenie, tak żeby Wam to jakoś streścić, było wyczyszczenie, nałożenie kondycjoneru minimum dwa razy, tak aby tapicerka była nasączona, przesączona, a potem nałożenie wosku typu właśnie solid, twardy wosk. Bądź w miejsce kondycjonera, jeśli bym nie posiadał, nałożenie płynnego wosku,
przesączenie, nasączenie, żeby pozostawienie tak długo, aż środek będzie migrował do środka, zobaczę, czy tapicerka zewnętrznie będzie sucha, dołożenie tego wosku i później ewentualne nałożenie jeszcze twardego wosku na zewnątrz. A dlaczego ktoś się zapyta? Dlaczego ten twardy wosk na zewnątrz? Dlatego, moi drodzy, że on będzie miał troszeczkę większą odporność, troszeczkę większą wytrzymałość właśnie na ewentualne mechaniczne uszkodzenia tej powłoki, dlatego, że większe stężenie wosku chociażby karnałowa czy kandelila, tych twardych wosków występuje w tym produkcie. No sam w sobie również jest twardy. I tak to, moi drodzy, wygląda. To jest moje takie, mogłem powiedzieć, detailingowe marzenie i w taki sposób chciałbym wykonać skóry w swoim samochodzie. Efekt wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, no względem znajomości produktów detailingowych na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. Jestem zadowolony z efektów względem produktów różnych innych, o tak powiem. Nie będziemy tutaj się porównywać, bo nie chodzi o to, żeby komuś umniejszać, bo każdy może powiedzieć, że jego produkt jest najlepszy i tam stawiać kogoś w jakimś tam złym świetle. Nie będziemy w ten sposób funkcjonować, tylko powiem Wam realnie, z ręką na sercu, że są to bardzo dobrej jakości produkty. Efekt tutaj widzieliście sami, w jaki sposób one funkcjonują. Mało tego, są dosyć ekonomiczne, jak chodzi o przełożenie względem ilości tapicerek skórzanych, kompletnych, które możecie wykonać, czy to cleanerem, czy kondycjonerem, czy naszymi woskami. Wszystko jest dosyć dobrze przemyślane i na najwyższej jakości składników. I tak to, moi drodzy, wygląda, jak chodzi o tapicerkę skórzaną. Na pewno pojawi się więcej odcinków omawiających ten trudny materiał, jak chodzi o zadbanie. No i oczywiście będziemy omawiać jeszcze powłoki ceramiczne, pasty polerskie i każde inne produkty, które będą wychodzić, powolutku rozbijając sobie element po elemencie, tak abyśmy wiedzieli, w jaki sposób pracować z tymi produktami. Jeżeli nie chcecie koniecznie na tych produktach, to będziecie mogli się oprzeć na tych firmach i wprowadzać inne produkty firm detailingowych, które nie są koniecznie związane z naszym brandem, ale już będziecie też mieli tą wiedzę, w jaki sposób działać przy swoim aucie. I to jest najważniejsze, moi drodzy. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnej produkcji. Sprawdźcie nasze social media, Instagram, Facebook. Sprawdźcie sklep Swój Detailing Shop, naszą ceramikę, pasty polerskie. Odwiedzajcie nas na YouTubie, wciśnijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz dla zasięgów. No i co? Dzięki, do zobaczenia i do kolejnych detailingowych produkcji detailingowej w świecie. Siemaneczko, cześć i na razie. Hej!